need to go back into STEM. Again. Witam was bardzo serdecznie z tej strony Maroko Brag, a wyglądacie kolejny odcinek z serii The Evil Within 2. Nie mogłem się doczekać i nagrywam odcinek po odcinku, bo były emocje. W poprzednim odcinku właśnie stoczyliśmy walkę z drugim bossem, jakimś cholernym aparatem rodem z piekła. Udało nam się ta walka, ale ona nie zginęła, tylko uciekła, bo ta była walka na czas. I ścigaliśmy tego szalonego fotografa. Tutaj sobie zapisałem grę, tutaj już sobie nic nie ulepszę. I jedziemy dalej z tym koksem. Sprawdzę jeszcze raz, czy na dole coś jest. Wiem, w ostatnim odcinku to sprawdzałem, ale sprawdzę sobie jeszcze raz. Mówię, pozwolę sobie jeszcze na kolejny odcinek, jeden za drugim, zwłaszcza, że dzisiaj, jutro będę, już dzisiaj, bo już jest niedziela, 29 października, będę już spał dłużej. Nie, to już nic, także mogę sobie pozwolić trochę więcej przyjemności z gry The Evil Within 2, zwłaszcza, że już się nie mogę doczekać, jak to się zakończy wszystko. Raz, dwa, że wyszło wczoraj, przedwczoraj już była premiera Wolfensteina dwójki. Też bym chciał tą grę wam pokazać, bo tam sobie widziałem świetne poziomy trudności, był tam naprawdę dużo tego jest. Dobra, ja sobie zapisałem, także możemy wychodzić z ratusza. Także chciałbym od razu, jak skończę The Evil Within 2, zabrać się właśnie za Wolfensteina. O, a właśnie, przed nagraniem znalazłem kluczyk do szafki, czyli bozie. I ta bozia stała, już wam pokażę w którym miejscu, stała tutaj. Także naprost od safe zone'u. A safe zone już wam pokażę. Jest. Tutaj, jak wchodzicie, tam jest główne wejście. Tu są te drzwi, no to na prawo jest safe zone i tam na prosto od safe zone'u jest bozia z kluczykiem. Widzicie? A nie, tutaj nie mam. Ale tam mam zdobyte, pokazane, że mam dwa. Dobra, wychodzimy z ratusza. Nie włączyłem czasomierza. Dopiero będzie kurwa dym znowu. Dobra, start i ogień. Naprawdę te odcinki ostatnio są bardzo ciekawe. Son of a bitch still has Lily. Oh no, to zrobisz, Seb. And now I'm back to square one again. Stem. Keith. We've re-established contact with the marker agent, Kidman. About time. Patch him through. Sebastian, are you there? Kidman. Are you all right? That psycho is still on the loose in here. I turned on the emitter, and that seemed to slow him down. But he got away. And he's gotten Lily. She must be so scared and alone. Szkoda trochę sobie. Ciężką walkę toczy. I've got to find her before he does something terrible to her. Speaking for myself, not Mobius. I spent a lot of time with Lily during testing. She's a good kid. I don't want her to suffer. I know things are bad, but I have faith in you. You've got to stay focused so we can save her. Together. Nie podoba mi się to. Pieprzony Mobius. Okay, you're right. Kidman, jesteś z nami czy przeciwko nam? Right now you need to figure out where he took her.
said his name was Stefano. Stefano. Copy that. I'll see what I can find out and send it to your room. Okay. In the meantime, I'll check in with O'Neill. See if he can help me locate this psycho. Sounds like a plan. Let me know if I can be of any help. And... Sebastian? Yeah. Good luck. Thanks. Oj, jesteś ze mną, czy przeciwko mnie? Nie podoba mi się to. Ta rozmowa była... Myślę, że może tylko figured it out. Not doing a very good job of hiding. It's almost as if he's taunting me. Well, if it's a fight he wants, he's gonna get it. I just have to find my way there. Myślisz, że ja mam tam kurwa wejść na lince? O'Neill, it's me. I see the stable field emitter is back online. Please tell me you found the core and you're on your way back here. Sorry, that lunatic still has her, but I think I have an idea of where he went. Yeah, I see it too. I'm picking up the signal again, but now it's coming from the theater in the other part of town. Right. Through the marrow again, I guess. May need a little guidance here. I'm on it. Looks like turning the emitter back on stabilized some passages there. Exit D5 looks to be the one closest to the theater. I'm not totally sure what you'll encounter down there, so watch your back. At this point, nothing would surprise me. Ta, a żebyś się kurwa zdziwił. Rozdział 6. Łowy. Zapolujemy sobie. To będzie mieć kaszankę. Przemierz szpik i znajdź wejście D5. To jest główna misja, ale dzisiaj chciałbym się ogólnie zająć główną jakąś poboczną misją. Ogólnie nie podoba mi się. Niby Kidman jest naszą przyjaciółką, ale pomaga nam niby to, ale cały czas pilnuje ją nadzorca i cały ten syf z Mobiusa. Widzieliście, jak ją kurczę wszyscy monitorowali. Także naprawdę wcale mi się to nie podoba. Mi się tu w pułapkę kurwa wje, bo to było ładnie. Naprawdę mi się to nie podoba. Lubię Kidman, bo nieraz nam pomogła, ale jest za bardzo przypilona przez Mobius. Dobra, moi drodzy, tu ogólnie już nic nie było. Jak mówiłem wcześniej, chciałbym się zająć misją poboczną, czyli dziwny sygnał, misja poboczna, zgłoś się do O'Neilla i właśnie to zrobimy. Wrócimy się do O'Neilla. Dobra, na razie może kierujmy się tutaj. Ekspres do kawy. Dobra. I kierujmy się w tym kierunku. Najwyżej przytnę teraz. Jakby się coś działo, to wam pokażę. Ok, weszłem do tego pomieszczenia, do którego miałem iść. Czyli do tutaj, do tego. Ekspres do kawy. Kawy się nie napijemy, niestety. Taka piękna rzecz, a zawsze mam pełno życia, jak tu przychodzę. Nigdy nie mam okazji spróbować. Raz tylko piłem w tej grze. No, widzę, że będzie chyba co ulepszać. Dobra, moi drodzy, ogólnie otworzyło mi się tu jakieś przejście. Tylko, że ja nie chcę iść do głównego jakiegoś przejścia, tylko iść do O'Neilla z misją poboczną. Ale kurwa, ja nie wiem, rozdziałowy, przenieś szpik i znajdź wejście D5. Przemierz szpik. To jest chyba to wejście D5, ale ja bym chciał iść z misją poboczną, ale chyba nie jest mi to dane. Chyba, że dajcie mi jeszcze trochę czasu, spróbuję może coś wykombinować. Dobra, moi drodzy, sprawdziłem i ogólnie gra nie pozwala mi iść do misją poboczną, czyli wrócić do O'Neilla. Czyli musimy iść przez ten specjalne jakieś przejście. I się wydaje, że one jest związane właśnie z tą misją główną. Czyli łowy, przemierz szpik i znajdź wejście D6. Zobaczymy, na razie tutaj dojdziemy do tego funkcjonariusza. Ogólnie odblokowało się to nowe wejście. Szpik, zachodnie tunele dostępowe. Nie mieliśmy do nich dostępu, mi się wydaje. Lily? This place is messing with my mind. Co to kurwa było? Się pytam. Weźmy sobie agonię i bełty. Ciekawe. Coś tu kurwa słyszałem. Myślę, że tu coś było. Tam coś jest. Sprawdźmy. Okej, to mamy części. Dobra. Tak, tu mamy chyba tego funkcjonariusza.
Tak, to sobie otworzymy te drzwi. Po cichu. Dobra, tu akurat... Ciekawe. Sprawdźmy to. Pięknie, wiedziałem, że to śmieć. Nie, nie, bierz to. Że ten śmieć wstanie. Było za proste. Co tu mamy? Sakwa ulepszona. Sakwa na naboje kaliber 40. Sakwa na umożliwiające przenoszenie dodatkowej pocisku do rewolweru pistoletu. Mam ich tak dużo, że naprawdę. Ale okej. I tutaj mamy proch. Dobra, ogólnie przypomniało mi się, że snajpę mam do przeładowania. Pięknie. No to teraz można iść zabawą, ale będziemy się bawić chyba bełtami. Ale tu jeszcze coś jest. Okej, część. Bardzo ładnie. Dobra, idziemy w stronę tych dziwnych głosów. Te głosy dochodzą stąd. Powoli. Oh, fuck. Dobra, tu mamy kolegów. Haha, ciekawe, czy się odwrócą. Czy trzeba będzie ich zdjąć. Fuck. Dobra, nie widzi mnie. Może go zaskoczę. Fuck. Chcę go zaatakować, ale mnie wkurwia. Dobra. Może będzie szansa go zdjąć. Pięknie. Spadamy. I z harpuna ją. Okej. I wykończenie. Świetnie. To było pięknie. Choć mogłem nie stracić trochę życia, ale zawsze to coś. Okej, trochę żelu. Zdobyliśmy. Chłopok nam już nic nie powie, raczej. Dobra, i zmierzamy dalej. Dobra, idziemy dalej. Tu nic nie będzie. Dobra, powoli idziemy tam. Gdzie nam pokazuje mapa? Tutaj, ciekawe, ale chyba idziemy do misji głównej. Tak mi się wydaje. Okej, moi, to znalazłem tu jakieś przejście. One jest tutaj, w tym miejscu, jest na kod. Próbujemy to jakoś się tym zabawić. Nie, to nie. Tą mańkę, o. Okej, udało się. I otwieramy, to są chyba jakieś fanty. Co my tu mamy? Tutaj coś mamy, otwórzmy to sobie. No okej, części broni. 25, bardzo ładnie. I kisielek, chyba 1000. I tam jeszcze coś tam było. Tutaj mamy dodatkowe rury. Okej, zawsze to sobie można zawsze otwierać, sprawdzać. Dobra, i kontynuujemy dalej pościg. Dobra, jedziemy dalej. Whoa. What the hell is this stuff?
Mnie to się stary nie pytaj. Wcale mi się tu kurwa tu nie podoba. Dziwne, w ogóle nie mam celownika. Może i mam. Co to kurwa za baś? To się aż tak spuścił? Kurwa, że aż... Co jest? Super, kurwa, jeszcze łażę jak po gównie. Dobra, może jak będę klęczał, to będzie to szybciej. Pierdole przejebane. Okej. Idziemy powoli dalej. Są jakieś drzwi, otwórzmy je sobie. Co to kurwa? Tam coś jest. Otwórzmy mapę. Idziemy tutaj. Chyba cały czas idziemy do łowy. Czyli przemierz szpik i znajdź wejście T5. Dobra. Co jest? Coś się tu kurwa odpaliło. Otwórzmy tutaj. Okej, metalowa rura. O, tutaj się telewizorek odpalił. Znowu pogoda będzie w Polsacie. Dziwne. Tu też. Ale nic nie pokazują. The fuck. Co jest kurwa znowu? Stop and listen to yourself, Myra. A secret society abducted Lily and staged her death. Do you realize how crazy that sounds? But it's true. Why can't you understand that? I know it's hard to accept, Myra. But she's gone. Our little girl is gone. But I have proof. Look. Myra, you're obsessed. You need rest. Once you get past this, you'll learn to accept. No. I'll never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my own. Myra, you were right all along. Oh no, wyśnisz se. But why am I seeing this now? Ciężkie wspomnienia właśnie dorywają teraz sebe. Naprawdę jest ciężko. No bo tu coś mamy. Slajd fotograficzny, czyli w safe zone się dowiemy czegoś więcej o tej rozmowie. No właśnie. Seb był z jednego zdania o sobie wmawiał, że nie żyje i wpadł alkoholizm swoje słabości, a Myra coś podejrzewała i odeszła, żeby szukać sprawiedliwości, żeby odkryć tam całą prawdę, co naprawdę było, się działo z tym wszystkim, żeby odkryć, gdzie jest ich córka. Co to w ogóle jest za śluz jebany, się pytam. To nic nie ma. Dobra, przejdziemy sobie teraz przez te drzwi. I zapisywanie. Co jest? Ciekawe, co to kurwa było? No to ładnie. Już z deszczu pod rynne kole, jak nie jedno kole. Co odcinek jest jakieś gówno? Spokojnie. Ciekawe, co to kurwa było. Otwórzmy to. Co to? What the fuck? Good God, look at the size of that thing. Maybe I can sneak past it. Okej, moi drodzy. Robi się ciekawo. Ciekawe, jak mam wokół tego gówna przejść, Seb. Może mi powiesz? Kurwa, ja nie wiem, kurwa. Ostrożnie.
nie widzi. Może uda mi się przejść tam. Mam nadzieję, że to gówno nie zauważy w ogóle. Co to kurwa jest? Udałoby się przejść z tamtej strony może. Ja pierdolę, jak wygląda jak jedna wielka kurwa sperma. Pierdolę. Dobra, szybko. Shit. Ale bym się wjebał. Kurwa, ale się spuściło. Dzięki pomocy Onelli Sebastian dowiaduje się, że Stefan ukrył się w tarcze, nadając się ble 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 ble. Okej, moi drodzy, wiem, że na pewno nie mogę wejść w ten gówniany śluz. Czyli inna strategia, przejdziemy sobie teraz tam. Tylko jak, niech się odwróci cymbał. To jest wyspermione gówno. Dobra, idziemy. Na szybko. Dobra, czekajmy chwilę i przejdziemy sobie tą stroną. Jedyne wejście, bo tu nie ma tego kurwa śluzu. Tylko on się tu cały czas patrzy, nie zwróciłem uwagi to wcześniej, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. No bo tutaj może przejdziemy. Co jest kurwa? Dobra, poczekam może teraz. Poczekam chwilę. Dobra, jest szansa. Szybko, szybko. Ukrywaj się, Seb. Dobra, już połowę drogi przeszliśmy. I jeszcze tylko trochę. Co to kurwa? Ja rozumiem walenie konia, ale żeby aż tak? Kurwa, miałem szansę. A mówi się, że mają ludzie problemy z bezpłodnością, kurwa. Czemu się tu kurwa lampisz? Shit. Okej. Dobra, wiem o co chodzi. Musimy przejść właśnie wokół tego dziadostwa. Chyba tu nie przejdę. Okej, jest moment. Dobra, poczekajmy sobie na spokojnie. Wow. Dobra, znowu się odwrócił. Nie, ale mi się wjebał. Ja bym poszedł. Okej. Powoli. Ja pierdzielę. Wow. Nie denerwuj się. Dobra. Okej, udało się. Weź części. Tam coś jest? Nie, dobra, uciekamy przed tym gównem. I gotta get the hell out of here. I to szybko, kurwa, bo ja się nie chcę tu spuścić na wieczność. Stary. Dobra. Tu na razie czysto. No, no założę się, że tutaj będę musiał się ukrywać. No opcji na... No, no jasne, że to jest na pewno, dobra. Pójdźmy sobie tutaj. Okej. Czemu tu jest taki wielki teren? Tutaj. Tajemnicza figurka z wijającą głową, kiwającą głową. No nie. Fallout jeszcze tutaj. Ta figurka wydaje ci się znajoma, ale nie jesteś w stanie przypomnieć sobie, gdzie lub kiedy dane ci ją było widzieć. W Falloutie.
Dobra. Mam nadzieję, że to mi nie wyskoczy, a założę się, że na pewno mi wyskoczy. Jakieś kurwa ścierwo. Weźmy latarkę. To jest typowy taki duży teren. O, się, wiedziałem. Dobra. Okej. Dobra. Ładuj. Pięknie. Kurwiło się chyba. Stabilna? Tu nic nie jest stabilne. Przeładuj broń lepiej. Przytrzymaj. Patrz. Co mam spojrzeć? Na co mam spojrzeć? Ciekawe. Dobra, idziemy sobie dalej. Weźmy sobie latarkę. Gdzie w ogóle jesteśmy? O, zbliżamy się do głównego wątku, głównej misji. Ciekawe, co my tu mamy? Tutaj coś jest? Nie, dobra. Tutaj mam punkt zapisu lustro ekspres do kawy. Okej, skorzystamy sobie z tego. Co jest, Seb? Someone's been watching. Mobius? Lily. Whoever's been here was gathering data on her. Uh-oh. Don't move. You're Mobius, right? Shut up! Don't say a word! You're not one of us. No, I'm not. Kidman sent me. Look, I'm here to help, okay? My name is Sebastian Castellanos. You're lying. Sebastian Castellanos is dead. What? No. Who told you that? Turn around. Do it slow. Co jest kurwa grane? Jak nie żyje? Mobius coś kurwa kręci. Wow. Panie z Mobiusa? You're Yukiko Hoffman. How do you know my name? I told you. They sent me in here to find my daughter Lily. The core. I'm telling you the truth. I know. You do? No to najpierw nie żyje, a teraz wie. No co to, tak kurwa kity mi tu wciskają? Lack of micro-expressions and deflection. No verbal parroting. I've seen enough to know you're telling the truth. No co mi kiedy wciskasz? The team psychologist. No, psycholog, zapomniałem. No tak. I have to use whatever tools I have to survive. Combat isn't my forte. Nie, za sentyment. Seems to be a running theme here. Sorry for pointing my gun at you. Nie, so they're sending independent contractors now? That means things aren't improving. Have you found any other team members? I have, but the only one I've found alive is O'Neill. Liam is alive? Good. Has he made any progress on stabilization? The big emitter's back on, but this place is still falling apart, and I think it's all because of this psycho that kidnapped Lily. He's running loose in Union, and can manipulate this place at will. That means my theory is correct. This is more than a core disconnect. We doctors don't like to use the term psycho in pejorative terms. But in this case, it's apropos. Only a clinically diagnosed psychopath could affect STEM like this. A psychopathic personality type using Lily to amplify his power. This is the worst possible situation. You're a shrink. Any suggestions on how to defeat him? Psychopaths are antisocial, lack empathy, and exhibit sadistic tendencies. But their main commonality
is their pathologic egocentricity. They don't care about people, only themselves. Can you think of anything that would be important to him? Yeah. He thinks he's some sort of artist. It's all Picasso zasrany. Then maybe the best way to attack him would be through his art. Destroying something valuable to him could knock him off of his guard. I'll keep that in mind. But I've got to get to him first. He's holed himself up in the theater. Right. So exit D5 then. It's right here. Just in the next room. Let's pair up communicators so that we can stay in touch. I'll review my files and see if I can't dig up any more information about what's going on. I still feel like there's more to this. Regardless, he's probably going to be difficult to fight. Feel free to help yourself to anything here you might need. Okay. Lily myśli, że nie żyje. So does Lily really think I'm dead? Or was that just a part of your lie detecting test? Sorry to break it to you, but she does. I thought it was the truth too, until just now. But over the years, I've learned to take everything Mobius tells me with a pinch of salt. It wasn't difficult to see you were telling the truth. Why would they do that? What kind of monsters do you work for? I know it's not right. But consider this. Lily is probably less traumatized by thinking you're dead than by thinking you're alive, but she can't be with you. Yeah, maybe. But what will happen when I finally find her? Don't worry. She'll believe the evidence of her eyes once she sees you. Dobra, psychopaci. If Mobius knew to keep psychopaths out of STEM, then how did one end up in here? I don't know. Every individual in STEM was subjected to a battery of psychological exams prior to placement. And we've been observing them from here, in secret, to keep an eye out for mental instability. Yeah, well that didn't work. Unfortunately, psychopathy and sociopathy are incredibly difficult to diagnose correctly. Psychopaths tend to be cunning and highly intelligent. Aware of their own diagnosis, they're able to disguise themselves among us. The fact that this one was able to fool us, he's obviously adroit and self-aware. Disturbingly so. Great. So the tests only filtered out the weakest of psychos. I feel terribly responsible for all of this. I helped devise those tests. W ogóle jakim cudem ten Stefano się tu dostał? No właśnie, to jest ciekawe. To jest właśnie ciekawe. O co chodzi? Chodzi o coś więcej? You said you think there's something more to this? I studied the Beacon incident extensively so that we could avoid another disaster like that. In that case, the person in question was the core. But even then, the environment remained relatively intact. Something just doesn't seem right here. What do you mean? The creatures in here. The dissolution of Union. The total breakdown in communication with Mobius. It just seems like a lot for one person. Even with the power of the core. He mentioned someone before. Another person who wanted the core's power. That could mean... No. It's too horrible to contemplate. What? There's only one thing that could be more powerful than a psychopath in here. But I need to do some research before I can commit to the theory. Oho! Ktoś gorszy od Stefano? Pięknie, kurwa, będzie seraka teraz. Dobra, zapisywanie. No, ogólnie odblokowano osiągnięcie psycholog drużyny. A chyba, że jeszcze sobie zobaczymy slajd. Dobra, już na sam koniec odcinka. Jedziemy. Bo tam dostaliśmy jeden slajd. Będzie o przeszłości na pewno Sebastiana. I o jego koszmarach związanych z tą całą z historią. Tak jest, z żoną Seby. Jedziemy. Pick up, Kidman. I'm here. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective, too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start. There's no way you could have predicted the truth, Sebastian. You know this. No właśnie. Koszmar, koszmar i jeszcze raz koszmar. Ale no, tak jest, jak życie piękne zamienia się właśnie w totalne dno. No i nie o wszystko od nas zależy. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za uwagę. To był dosyć taki, w porównaniu do tych ostatnich odcinków, taki dosyć wolny, powolny odcinek, ale tak jakieś kurwa wyspermiony gad, nie wiem co to było, ale dobra, dziękuję wam za uwagę, dzięki, że jesteście ze mną, no i zapraszam na oglądanie kolejnych odcinków i ciekawe, jak się w ogóle rozwinie fabuła, sam już się nie mogę doczekać. Mara Kobra gry na pewnym hardzie. Trzymajcie się, na razie, cześć.